Dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, ostatnio dużo vlogów, ale postanowiłam się tak do Was troszeczkę więcej odzywać, bo lubię się takie właśnie przemyślenia, gdzieś tam pogadanki, a jednocześnie przemycam Wam tak trochę te kosmetyczne aspekty, które bardzo już lubicie i też wplatają się w takie życie po prostu codzienne. Także dzisiaj plan odebrać zamówienie, w tym moje kostiumy z Reserved. Ja w ogóle teraz, bo sporo robię zamówień takich właśnie online i czasami sobie po prostu biorę do jakiegoś miejsca docelowego, żeby gdzieś jeszcze coś odebrać albo po prostu coś gdzieś kupić. Więc dzisiaj jedziemy do Manu, czy ja jadę. I później, słuchajcie, od razu gdzieś tam skręcam do La Rosy. Właśnie się muszę zastanowić, jak tamtędy dojechać. La Rosa w ogóle teraz, no po pierwsze ma nowy magazyn, ale też, słuchajcie, biura w końcu jakby odbiera klucz do biura. Tak oficjalnie, słuchajcie, na kawkę wpadnę. I powiem Wam, że dzisiaj mam taki dzień, że sama po prostu sobie biję brawo, jak ładnie wyglądam. I powiem Wam, że tak trzeba też sobie mówić, trzeba cały czas to jakby podkreślać, tą kobiecość. I zobaczcie, jaką mam dzisiaj piękną sukienkę z Reserved. Nie, ta jest Sinsay, słuchajcie, bo jeszcze mam taką w paseczki czerwoną, w takie białe paski. No po prostu jest przepiękna. W ogóle bardzo lubię, jak jest taki dekolt, właśnie taki kwadratowy. Ja się w tym w ogóle bardzo dobrze czuję. Lubię takie wycięte, takie jabłuszka czy tam serduszka, ale powiem Wam, że ta sukienka jest po prostu przepiękna. Cudna. Właśnie tam robię sobie znowu jakieś przemeblowanie, powrzucałam znowu ciuchy i robię sobie przemeblowanie w garderobie, bo dużo kupiłam, słuchajcie, takich spodenek, spódnicy spodni, właśnie pod wyjazd do Włoch bardzo lubię i właśnie też sobie testuję takie sukieneczki, bo chcę, żeby tak było właśnie elegancko we Włoszech, także muszę Wam powiedzieć, że no, gdzieś tam powoli sobie już garderobę szykuję. Zrobiłam sobie maskę Moody i dzisiaj taka naprawdę kompleksowa pielęgnacja. No i co? Lecę najpierw odebrać zamówienie, a później do La Rosy, bo słuchajcie, pojawiły się nowości i w tym vlogu na pewno je przetestujemy, pokażę Wam co i jak. Bo dużo, dużo było nowości. Jeszcze ja, słuchajcie, jak chciałam złożyć zamówienie, to jeszcze mnie tam w Larosie wstrzymywali. Jeszcze. Nie, jeszcze nie. Bo jeszcze będą na magazyn nowości wprowadzane, więc jeszcze poczekałam i później się okazało, że jeszcze fajniejsze rzeczy, słuchajcie, są. Także będą nowe maski w płachcie, w boksach. W boksach, bo wiem, że sobie cenicie to rozwiązanie. Podkłady. Mesklara. SPF-y. Słuchajcie, wzięłam chyba wszystkie nowe SPF-y, bo będę sobie testować, jak się zachowują pod makijażem, jak wyglądają na skórze, wykończenie, wiecie, teksturę. Ja też będę dla Was tworzyć materiały pod to, bo sama jestem słuchajcie ciekawa, zwłaszcza, że jest kolejny SPF Sun by Me. Także dziewczyny, uciekam. Zakładam sobie chyba dzisiaj jakiś żakiet i śmigam do La Rosy i no mano, mam nadzieję, że nie Jeszcze będzie sobie przy paprzeć. okazji pokażę Wam jedną rzecz, dorzuciłam taką kamizelkę z Reserved i ja zamawiam zawsze o dwa rozmiary większą. Normalnie bym kupiła S-kę, a tutaj jest L-eczka i powiem Wam, że to właśnie te oversize, bo to jest właśnie to, że Wy nie musicie kupować docelowo swojego rozmiaru, tylko patrzcie na to, jakby to wyglądało i jak często mi piszecie, że ja mam fajny styl, ale Wy tak nie potraficie po prostu, nie potraficie tego odtworzyć. To pamiętajcie o tym, że ja nie kupuję swojego rozmiaru, tylko kupuję zawsze o dwa rozmiary większe i stąd te oversize. To nie jest specjalnie, słuchajcie, szyta oversize'owa. Po prostu ja robię z tego oversize. Więc czasami jak się inspirujecie, a po prostu coś nie wychodzi po drodze, no bo właśnie docelowo zamawiacie swój rozmiar, a ten look taki fajny tworzą właśnie te oversize'y. No ja Wam tak podpowiadam, bo ja kiedyś tak rozkminiałam, no co jest nie tak, że ja nie mogę takiego outfitu sobie sama jakby stworzyć. No, dlatego, że po prostu zamawiałam pod swój rozmiar. No taka przypominajka, bo gdzieś tam mnie często pytacie właśnie jaki rozmiar, no to ja po prostu zamawiam zawsze dwa, trzy rozmiary większą kamizelkę. No jeżeli by coś było nie tak, gdzieś tam pod pachami byłaby słaba i gdzieś tam takie łódeczki by się tworzyły, to bym oddała. Ale tak to powiem Wam, że jest to super. Okulary sobie z Prady założyłam, jeszcze Louis Vuitton, założę tą czarną torebkę i ready. Gotowe. Powiem Wam tak, zwykła sukienka i kamizelka. I koniec. Taką fajną kurtkę upolowałam w Zarze. Powiem Wam, że jest świetna. To jest w ogóle L-ka, czyli znowu taki oversize, ale taka właśnie mi się podobała i za mną w ogóle chodziła. Albo taka ala skórzana, albo właśnie taka, ale nie w taki chamski sposób, słuchajcie, pikowana. Ona jest po prostu przepiękna. I nawet to było 49 euro. Weszłam sobie po metce na stronę 129. No dziewczyny, to jest po prostu obłędna cena. Jeszcze sobie wzięłam takie koszulki. Mam tutaj może dam kod kreskowy. Zobaczcie sobie.
Świetne są, słuchajcie, i są 50% z bawełny, jest elastan model. Świetna jest, słuchajcie, więc możecie sobie nawet zrobić screena. 30 zł kosztują, więc naprawdę rewelacja. I one są, jedną mam czarną, a drugą mam białą. Także świetne, no ale powiem wam, że ta kurka jest po prostu obłędna. Zwróciłam miałam właśnie kostiumy z Resort, więc w sumie to się pokryje. Powiem wam, że ja będę w ogóle musiała podzielić ten film na kilka. Znaczy nawet nie ten film, tylko kilka dla was stworzyć materiałów, bo i będą nowe SPF-y i na to bym chciała w ogóle poświęcić osobny odcinek, bo słuchajcie, no jest sezon na SPF-y, więc warto zrobić takie w ogóle zestawienie. A wiem, że wy te zestawienia bardzo mnie lubicie, bo ja naprawdę wam pokazuję wszystko i konsystencję, to jak się trzyma i aplikacje i codziennie słuchajcie nowe, więc tak myślałam, żeby chociaż z takich 5 nowych filtrów wam pokazać, bo ja sama jestem ciekawa, na przykład marka Sinos. Ja akurat mam tutaj też mam filtr, ale zanim się dokopę do niego, to wam pokażę serum z witaminą C. To jest, słuchajcie, marka, jak się okazuje, turecka, bardzo podobno znana, w ogóle taka kultowa marka, bo my latamy do Bolonii na targi. La Roz ogólnie jakby sobie robi taki research zawsze raz w roku, co się dzieje na rynku z różnych stron świata, to nie jest tylko Korea, tam się Korea też wystawia oczywiście w dużej mierze, bo jest w ogóle cała hala koreańska, natomiast Sinos jest taka marka turecka, która ma świetne składy, patrzyłam bardzo krótkie i faktycznie witamina C, serum ze złotem wzięłam, wzięłam jeden filtr, jeszcze domówiłam kolejny, bo tak rozmawiałyśmy, że fajnie by było przetestować też dla takiej cery mieszanej i tłustej, więc to jest taka ciekawostka, że marka Sinos jest. Słuchajcie, nowa też marka się pojawiła, Devitree, która ma maski w płachcie, więc dzisiaj sobie zrobimy demakijaż, bo, uwaga, pojawił się nowy balm Mesclara, ale tak sobie rozmawiałyśmy, bo wiecie, ja na przykład chcę wiedzieć więcej troszeczkę od kuluarów, jak te produkty się sprzedają tak światowo i podobno, o jest, marka Manio. Powinnyście na nią zwrócić uwagę, to jest w ogóle jedna z najbardziej popularnych koreańskich marek i ona, słuchajcie, swoją sławą, swoimi w ogóle produktami przebija Unika, no a to jest bardzo, bardzo duże wyróżnienie dla marki, więc słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy może, tak mi kusi, żeby zrobić tym olejkiem Manio, bo no jak wiecie, bardzo, bardzo sobie cenię nowości i w ogóle testy produktów takich do demakijażu. Dla mnie demakijaż to jest w ogóle podstawa. Także słuchajcie, zaproszę was do swojej łazienki. Zrobimy sobie demakijaż, a o poranku, bo to będzie taki dwudniowy test, zrobimy sobie przegląd koreańskiej pielęgnacji, ale taki w trybie dziennym, bo no mam serum z witaminą C. Mam wieczorem ze złotem, także już będę sobie wdrażać. No pokażę wam takich kilka fajnych ciekawostek. Nie za dużo, bo nie chcę tutaj przesadzić, bo no, tego jest naprawdę ostatnio w dziale nowości bardzo dużo i też tak się skupiałam mocno na moich potrzebach i takich ciekawostkach kosmetycznych, no i właśnie dużo o tym rozmawiałyśmy. Także, i słuchajcie, na wyjazd sobie też zamówiłam ten zestaw miniatur z Mary May. Tu jest wszystko, słuchajcie, bo tu jest żel do demakijażu, macie tonik, macie Sika Soothing Cream i to jest bardzo fajna sprawa. Macie też serum z niacynamidem i macie żel krem. Także super, jeszcze taki olejek, na przykład taką miniaturkę, bo sobie przelewacie i po prostu macie dosłownie wszystko. Także kilka takich fajnych nowości będzie. Działam, dziewczyny, działam, bo ja jestem szalona po prostu pod kątem koreańskiej pielęgnacji. Wiecie, że u mnie naprawdę nie zabraknie nowości pod tym kątem i jak byłam teraz w La Roz, w tym nowym biurze, to w ogóle tak wszystko tak wow wygląda. Bardzo się w ogóle też cieszę z tych zmian. No i jednocześnie z tych nowości, no bo no kocham koreańską. Ja sobie bez masek właśnie rano nie wyobrażam po prostu poranka. Także zadziałamy, wypielęgnujemy się dzisiaj i będzie, myślę, że naprawdę bardzo. Ja tu się, słuchajcie, przygotowałam do tego wieczornego rytuału. Kolagen, jeszcze pokrzywę parzę właśnie, bo ja bardzo lubię pokrzywę bić w ogóle wieczorem. A czasami jak mam ochotę na coś takiego delikatnie słodkiego, to jeszcze sobie robię taką ekstra dawkę kolagenu, ale tym razem sobie robię po prostu jedną taką miarkę, biorę elektrolity i dolewam cieplutkie wody, bo tak mi się, słuchajcie, od razu miło robi, tak? Taki fajny wieczór, później oglądamy Netflixa, piję sobie pokrzywkę, czasami robię sobie masaż nóg. No powiem wam, że ja w ogóle mam taki dzień wypełniony rytuałami, bardzo to lubię i to też mi tak na maksa, po pierwsze układa dzień, ale po drugie ja czuję, że ta pielęgnacja jest taka pełnowymiarowa. Także zapraszam was na wieczorną pielęgnację, dziewczyny. Przede wszystkim pokażę wam olej do demakijażu. Ja bardzo się polubiłam w ostatnim czasie.
z płynem takim jakby dwufazowym, micelarnym, z olejkami. Między innymi właśnie tutaj był olejek arganowy, który Wam mówiłam, że no moja skóra uwielbia. W ogóle olejek arganowy cudownie rozpieszcza skórę pod kątem anti-aging. Mamy również olej z pestek winogron, mamy olejek słonecznikowy, ekstrakt zielonej herbaty. Tutaj mamy 14 takich drogocennych olejków, które mają Wam zmyć makijaż. I marka Manio, tak jak Wam wcześniej wspominałam w samochodzie, przebiła podobną popularnością markę Unique, także no ja jestem bardzo ciekawa tego olejku. Właścicielka La Rose, Monika, mówi, że to po prostu ta marka to jest absolutny hicior w Korei. Także pokażę Wam, rozgrzeję w dłoniach. Bardzo ładnie pachnie. Ojejku, taką sosną. Olejkiem z drzewka herbacianego na pewno. Jezu, jaki fajny zapach. On je aż po prostu tak zmroził, tak zrelaksował od razu. Ale fajny. O Jezu. No, powiem Wam, dziewczyny, zapowiada się bardzo duży relaks. Zwłaszcza, że ja Wam zawsze powtarzam, że olejki to nie tylko dla mnie, tak dla mnie służą do demakijażu, ale one mnie mocno relaksują. O Jezu. Myślę, jak sobie na przykład możecie taką cieplutką ściereczką, o ile lubicie, przyłożyć do buzi. No uwaga. Te z pomadki, te są, słuchajcie, nie do zdarcia z Maybelline. Ładnie zrobiła. Zrobiła wszystko. O, fajnie. W ogóle, jak mam krótsze paznokcie, to powiem Wam, że one mnie tak jakoś tak pozwalają zrobić taką fajniejszą tą pielęgnację. Nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że wtedy te opuszki są bliżej jednak twarzy. I robimy sobie taki, słuchajcie, masaż. Bardzo dobrze czyścimy brwi właśnie z nadmiaru tego sebum i zmywamy. Aż mi się, słuchajcie, nie chce nalać tego olejku, ja chyba sobie drugi raz go nałożę. Ale jest taki fajny. Ojej. Super. Boże, jaki relaks. Naprawdę, samym olejkiem do makijażu. I to nie, że rozmaśla się ten makijaż. To chodzi o to, że i tak zaraz on się spłuczy z wodą. Nie ma co dramatyzować, że tusz macie na policzku. O, fajnie. Zobaczcie, jaki koloryt, po prostu jak przepięknie wygląda skóra. Czy pielęgnacja może aż tak cieszyć? Serio? No po prostu cudowne. Cudowny kosmetyk. W ogóle tak fajnie wypielęgnował moją skórę. Także no dla mnie rewelacja. Ja kocham takie produkty. Bardzo Wam rekomenduję zawsze takie właśnie wymasowanie się olejkami, a tym bardziej jak on jest taki delikatny. Ale a propos delikatnych produktów, na promkę wskoczył właśnie żel od marki Mary May. Na tym produkcie powinnyście się chwilkę zatrzymać, ponieważ ma mega nawilżający i odżywczy beta-glukan, a to jest fantastyczny w ogóle składnik. Rzadko kiedy jest w ogóle w żelach do demakijażu. Mamy tutaj dużo kwasu hialuronowego, ekstrakt z liści zielonej herbaty, ekstrakt z aloesu, który pięknie łagodzi, a zielona herbata działa mocno antyoksydacyjnie. Także doszukałam się, słuchajcie, właśnie w składzie ekstraktów też takich owocowych. Bardzo fajnie też delikatnie myje skórę i w ogóle ma taką fajną żelową konsystencję. Część z Was w ogóle jest bardzo dużym fanem żeli i pięknie pachnie. Ojejku. Tak bardzo delikatnie, taki trochę dziecięcy zapach. No, ale taki jakby nieoczywisty w ogóle. Możecie używać go ze szczoteczką soniczną, o ile jakby lubicie. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę w Waszej pielęgnacji, jeżeli jakby ze mną pielęgnujecie skórę, są pacy, są właśnie płatki takie, które za chwilkę też w ogóle użyjemy sobie do... Bo wróciły, w ogóle uwaga, wróciły, w końcu, bo już nie mogłam się doczekać, kiedy Wam po prostu pokażę. I się tak przeglądałam właśnie z Moniką w stronę, bo o czymś tam rozmawiałyśmy i tak nagle mi wyskoczyła taka miniaturka moich ukochanych Riddle z VT, tych płatków do twarzy. Ja mówię, Boże, one wróciły? No mówię, tak, ale naprawdę się trzeba spieszyć, żeby je pokazać. Podobno to jest jakiś hicior. On się wyprzedaje od razu na pniu, jak są na sklepie. Także pokażę Wam, bo to są takie jedne z takich fajniejszych właśnie weekendowych płatków peelingujących, jak jesteście przed wyjazdami, przed weekendem, żeby tak odświeżyć skórę, albo po, jak wiecie, jest mnóstwo sportu, gdzieś tam jakieś aktywności. One przepięknie oczyszczają, a ja jestem po całym tygodniu nagrywek, także mi się przeczytam skład, bo jest taki dosyć nietypowy i nieoczywisty. Oczywiście mamy potrójny kwas hialuronowy z wąkrotą azjatycką, więc to jest taka baza jakby w marce VT Cosmetics. Mowa tutaj w ogóle o tych płatkach. Tutaj macie aż 80 sztuk. One są rewelacyjne. Ja powiem Wam szczerze, swojego czasu zaczęłam je testować. Mówię, wow, petarda.
pokazałam, wyprzedały się i później po prostu sucho niech zaginął. Ja tak sobie stosowałam je i tak mówię, dobra, pokażę, no ale po co, no bo skoro nie ma na stronie, to w ogóle absolutnie nie ma sensu. Ja tam raczej wolę nie dorzucać do ognia, bo często mi piszecie Magda, no ale nie ma, więc... Następny składnik, ekstrakt z kawioru, bogaty w składniki odżywcze, przyspiesza regenerację skóry i spowalnia proces starzenia, ale co mi się też bardzo podoba, to ekstrakt z perły, który nawilża i odżywia skórę, sprawiając, że staje się ona bardziej promienna i elastyczna. No i mamy kwas migdałowy. W delikatnym stężeniu, pamiętajcie, że kora nigdy nie robi wysokich stężeń, delikatnie złuszcza na skórek, usuwając martwe komórki i ujednolicając kolory, także słuchajcie, tutaj bardzo też cenię w ogóle te płatki za mąkrotę azjatycką. Mamy oczywiście szczypce, ja te szczypce sobie w ogóle zawsze wkładam do środka, po prostu kładę na płatkach i pojedynczo sobie biorę taki jeden płatek. One są w ogóle, jest ich dużo, to jest 80 sztuk, pamiętajcie, i są grube. One może są mniejsze troszeczkę niż takie, wiecie, takie, które Wam często pokazuję, ale mają tą gałzę, czyli tą gazę taką złuszczającą, czyli faktycznie nie stosujcie ich absolutnie codziennie, tylko to są takie płatki, które sobie stosujecie właśnie co trzeci minimum dzień dla skór tłustych i mieszanych, jeżeli macie skórę suchą, ale są fantastyczne, do właśnie peelingowania skóry, podobnie jak te żółte z Neogenu. I one są, słuchajcie, fantastyczne. W ogóle obłędne są te płatki. Uwielbiam, po prostu kocham te płatki. Skóra się po nich robi taka pięknie wygładzona. One są w ogóle rewelacyjne przed jakimś ważnym wyjściem, jak chcecie, żeby ten makijaż po prostu wyglądał perfekcyjnie. Ja nie mówię Wam niczego bez pokrycia, bo ja wiecie, że jestem po prostu fanatyczną pielęgnacji, no wręcz, ale... Ostatnio, słuchajcie, pojawiają się zaproszenia na wykłady, mentoringi, słuchajcie, więc no to chyba świadczy o tym, że gdzieś tam ta wiedza jest, wy z niej korzystacie. Już nawet dzisiaj mi pisało się, że no kto jak nie ja, ale to jest dla mnie po prostu ogromna pasja, to widzę, że ja to kocham. No tak, no bo słuchajcie, sama z tego korzystam, ja lubię takie triki, tak jak nie wiem, jest książka o glukozowej rewolucji, to ja powinna napisać taką kosmetyczną rewolucję, naprawdę, powiem Wam, że to by była ciekawa książka. Na razie mogłabym się skupić, słuchajcie, na napisaniu e-booka, ale tak na wszystko, słuchajcie, no też nie ma czasu, tak? Gdzieś tam się wolę skupić, żeby być tu i teraz, ale kto wie, dziewczyny, dajcie znać, czy byście chciały takiego e-booka w moim wykonaniu, czy byście w ogóle to czytały. Już nie mówię o kupieniu, ale to chodzi o chęć, jakby zobaczcie, jak skóra się pięknie napięła. Bardzo fajnie wygląda i wystarczy, słuchajcie, taki płatek. Pamiętajcie też, że stawiamy na odżywienie skóry, więc tutaj w pierwszej kolejności tak sobie pomyślałam, że do mojej wieczornej pielęgnacji bardzo fajnie się sprawdzi, bo tak przeglądając nowości, natrafiłam na ciekawe serum z 24-karatowym złotem. Tutaj mamy również witaminę E, więc to jest witamina młodości, kwas hialuronowy, ale w składzie pojawia się, słuchajcie, jeszcze ekstrakt z alg, który jest bogatym składnikiem odżywczym, który wzmacnia i poprawia jej teksturę. Więc zobaczcie, tutaj mamy to serum i to jest w ogóle... Właśnie, zatrzymajmy się na chwilkę, bo słuchajcie, marka Sinos, ja naprawdę, serio, ja czasami mam takie odpały, że po prostu wszystko biorę za Koreę, a tą Koreą nie jest. I Monika mówi, a widzisz, tutaj Cię zaskoczę, bo marka Sinos, ona mi mówiła o tej marce, ale nie mówiła nazwą. To jest marka, słuchajcie, turecka. Tak jak ja Wam pokazywałam ostatnio grecką, to muszę Wam powiedzieć, że Monika serio ma nosa, jeżeli chodzi o składy, więc tutaj absolutnie możecie być pewne, że to jest po prostu dobrej jakości kosmetyk. Marka Sinos jest marką turecką, ona ma też bardzo dużo SPF-ów i Monika naliczyła aż 9, więc przetestuję dla Was dwa. Do skóry mieszanej i taki ciekawy kosmetyk. No w ogóle te opakowania są bardzo fajne, ale to najbardziej mnie zainteresowało i mam na rano serum z witaminką C, więc sobie przetestujemy. I powiem Wam, że tutaj naprawdę są drobinki złota, ale fajne. W ogóle bardzo lubię tak, ale mam gładką buzię, Boże, dziewczyny, zwariuję, powiem, po prostu z Wami zwariuję, samo ze sobą zwariuję. Jezu, jakie Wy będziecie wygładzone, Boże. Ale tak jest, serio, po prostu, Dorotko to się ze mnie śmieje, że mam taką ładną buzię, mój Boże, Magda, masz naprawdę, serio, Ty jesteś swoją po prostu wizytówką. Ty jesteś po prostu swoją wizytówką. Ale fajna konsystencja w ogóle, super by przewodziła prądę. Wiecie co? Ale przetestujmy. Przetestujmy. RFA nie chcę. Ja chcę DMA. Aha.
Boże. Co się nie robi na testów? A to. O matko! No to złoto chyba dziewczynę przewodzi. Jezus Maria! No. O matko, jak przynosi mi przewodzi. Boże, tak nigdy nie przewodziła przynosie. O Jezu! No, czyli test na wagę złota dziewczyna. Docencie, proszę! Bo to nie jest takie, wiecie, turbo oczywiste. Pielęgnacje, te DMA to są jeszcze w ogóle mocniejsze niż. Niż fale radiowe. Nie fale radiowe, tylko EMS-y. O, ale fajnie przewo. O Jezu, a w ogóle widzicie to? Tą stronę atom. Odkąd jestem składu, pokażę Wam kosmetyk, który myślę, że Was bardzo zainteresuje, bo mnie już w pierwszej kolejności, jak go zobaczyłam na stronie, zwłaszcza, że jest też z hormonów, a o to też często mnie pytacie, właśnie jeżeli chodzi o produkty do zagęszczania sobie linii rzęs. Transparent Lab, ogólnie ja uwielbiam w ogóle tą markę, zresztą Wam pokażę. I może go sobie od razu nałożę, chociaż na La Roche tego nie ma. To jest Volume Hydro Plumping, taki właśnie balsam do ust. Natomiast ja mam taki też hicior ostatnio, używam do ust, maskę z polemiki. To jest naprawdę bardzo fajny w ogóle produkt. W ogóle tak przeskoczyłam z tematu, ale nałożymy sobie na usta, przygotujemy, niech to się trochę wchłonie, bo słuchajcie, za chwilkę sobie nałożę płatki pod oczy. Płatki pod oczy i maskę na usta, a na rzęsy nałożę sobie Transparent Lab, taką odżywkę do zagęszczenia. Ona jest w ogóle, słuchajcie, mega pojemna, ma 8 ml, którą używamy rano i wieczorem. I ja sobie, słuchajcie, teraz bez hormonów, to jest dodam, będę zagęszczać i wmasowywać właśnie moje rzęsy górne i dolne. Ja to robię w ten sposób, że sobie aplikuję, a później wmasowuję. I to samo robimy, słuchajcie, po drugiej stronie. Idę po płatki pod oczy z lodóweczki i maskę do ust i zaraz wracam. Powiem Wam, że no, to będą fajne testy. Dla Bardzo. mnie nocne płatki to zdecydowanie Pink and Cure. Jak nie miałyście, to teraz jest naprawdę fajna szansa przetestować, bo one są w super cenie. Kosztują 79 zł, więc to jest moim zdaniem taka naprawdę super cena jak na płatki pod oczy. Zwłaszcza, że wiecie, tak naprawdę każdego wieczora możemy je spokojnie nałożyć. Nie ma w ogóle żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o płatki pod oczy. Czy nakładamy rano? Nie znaczy, że nie możemy nałożyć wieczorem, jak najbardziej. I słuchajcie, tą esencję, która jest na płatku, ja sobie wmasowuję zawsze w ręce. I to jest też taki fajny patent, żeby nie rezygnować z tej esencji. I zobaczcie, jak one się fajnie przyklejają. I one od razu zastygają, od razu, w ogóle Wam nie schodzą. W składzie, słuchajcie, mają przede wszystkim, co dla mnie jest bardzo ważne, ceramidy, które zapewniają taką warstwę takiego odżywienia. Macie ekstrakt z Brucenettia, jest stosowany jako wysoce skuteczny, naturalny środek rozjaśniający. Peptydy, masło shea, niacynamid, czyli coś, co rozjaśnia, działa też mocno przeciwzmarszczkowo, bo jak wiecie, niacynamid jest też antyoksydantem. Kwas hialuronowy i adenozyna, która działa przeciwzmarszczkowo. Ja bardzo lubię adenozyn. To jest taki jeden z takich pierwszych składników w ogóle aktywnych, które ja poznałam, jeżeli chodzi o koreańską pielęgnację. Więc znowu obierz dłoni. I nakładam sobie pod oczy. I powiem Wam, że to są moje ukochane płatki. Ja często w nich zasypiam. To są płatki, które nakładacie spokojnie na noc. Możecie w nich spać. Absolutnie nie ma problemu. A wręcz powiedziałam, że zachęcam, bo jak odkleicie je rano, to będziecie mieli taką mega nieściągniętą, tylko bardzo napiętą skórę pod oczami, więc działają silnie przeciwzmarszczkowo i ta esencja jest też Ten bardzo kosmetyk ważna. To po prostu powiem Wam szczerze, że mnie totalnie zaciekawił. Ja w ogóle mam takie jakby boksy takich masek do ust, ale to jest super, słuchajcie, jako travel size. Jak wiecie, na przykład to doskwiera Wam przesuszenie ust po samolocie, gdzieś tam po podróży, po słońcu przede wszystkim. Tutaj mamy ekstrakt z aloesu na nawilża i łagodzi podrażnienia. Ekstrakt z miodu, który posiada właściwości łagodzące i regenerujące, pomaga wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry, ale mamy również ekstrakt z kwarcu, który działa nawilżająco, odżywczo na skórę, zapewniając im gładkość i miękkość. I to jest, słuchajcie, koreański kosmetyk stworzony specjalnie do pielęgnacji ust, czyli taka maska. No powiem Wam, że jestem ciekawa, jak to wygląda. Oh my god. Widziałeś to? Jezus Maria, co to jest?
A, bo to słuchajcie, w takim papierze. Jakie to jest duże. Jeju. Zobaczcie. Jakie wielkie. Ale czarne. Ale super. No dobra dziewczyny, czyli tą maseczkę nakładam. Widzimy się rano, jak już to słuchajcie, wszystko zadziała i zrobimy sobie poranną skincare routine, czyli maskę w płachcie, serum i nie tylko. A zresztą zobaczcie. No dzień dobry, witam Was w porannej pielęgnacji. Dzisiaj naprawdę po pierwsze odżywimy skórę, mocno ją rozświetlimy, ponieważ no nie zabraknie witaminy C. Ale zacznę od kosmetyku, który totalnie urzekł moje serce i tym razem polskiej marki, Polemika. Widziałam, że na La Rose jest już, słuchajcie, ta maska. To jest tak genialny kosmetyk, tak mocno odżywczy, tak regenerujący skórę, że absolutnie nie mam nic do dodania, jest po prostu genialna. To jest produkt naturalny, jest tak odżywcza, tak... Mam wrażenie, że idealnie uzupełniając tą pielęgnację, bo słuchajcie, usta bardzo często pomijamy, no nakładamy, przeciągamy krem i serum, tak? I koniec, ale ta maska chroni przed przesuszeniem. Jest bardzo odżywcza, regenerująca i dosłownie wystarczy odrobinka. Jest bardzo też kosmetyk wydajny, więc zapraszam panów do używania, żeby trochę pomogli. Zobaczcie, jak się szybko wchłania. Bardzo ładnie podkreśla mi też kolor permanentu. Także muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę genialny kosmetyk. No i podziałamy sobie pielęgnację. To jest moja baza. Ja zawsze tak zabezpieczam usta przed makijażem, przed właśnie przesuszeniem. Też regeneruję w ciągu nocy, także ta maska jest naprawdę świetna. Też Wam podlinkuję, jest cudowna wręcz. I tak a propos listy wakacyjnych kosmetyków, no nie może zabraknąć mgiełki. Słuchajcie, specjalnie Wam wybrałam fermenty, które działają mocno odżywczo, regenerujące, też mocno przeciwzmarszczkowo, ale tutaj mamy też niacynamid, który wzmacnia to działanie, bo niacynamid działa rozświetlająco, rozjaśniająco między innymi, redukuje nadmiar sebum w strefie T, działa też na niedoskonałości, więc super latem. No i co jest też dla mnie ważne, jest to antyoksydant, więc działa mocno przeciwzmarszczkowo i zobaczcie, jaki zraszacz. W ogóle nie mam mokrej twarzy, mam idealnie nawilżoną. To jest ważne, żeby to powiedzieć. Ja zawsze sobie dociskam odrobinę mgiełki, żeby tak ją wtłoczyć dosłownie. I później ona się robi taka mocno nawilżona. Mor jest niezadowolony, bo słuchajcie, zaraz ma dostać jedzonką. I w drugiej kolejności, słuchajcie, po pierwsze, niacynamid, witaminka C, fantastyczne położenie, w ogóle chciałam powiedzieć, że Koreańczycy, ale uwaga, to jest słuchajcie serum marki tureckiej, zresztą widziałyście już wersję ze złotem, także no dla mnie absolutny to słuchajcie, naprawdę się obudziłam z taką rozświetloną, zresztą widzicie, niezmęczoną skórą, wręcz promienną, także tym bardziej się cieszę, że ta witaminka C jest już na mojej liście pielęgnacyjnej, już ją sobie wdrożyłam. I powiem Wam, że kolejny raz taka fajna formuła, taka śliska, więc jak chcecie EMS-ów sobie używać rano, czy też na przykład Tree Action, to Wam bardzo polecam, bo na pewno Wam się sprawdzi. I cudownie się rozprowadza. Możecie sobie zrobić od razu masaż dzięki tej konsystencji, więc bardzo przyjemne serum. No i dodatkowo mamy kwas askorbinowy, witaminkę C, która pięknie rozświetla skórę, zwęża naczynia krwionośne, więc też jest super do cer właśnie naczynkowych. I tutaj mamy niskie stężenie, więc absolutnie nie powinno Was podrażnić, a wręcz codziennie dostarczana, bardzo ładnie rośnie. Tak naprawdę przygotujemy skórę przed makijażem, pokażę Wam jak ja to robię, ale słuchajcie, zacznijmy od kawy. Powiem Wam, że takie małe espresso w ogóle w kubeczku z Paryża, nie wiem czy założył się, będzie vlog, przesunęłam go specjalnie z okazji testy tych nowości, bo się pojawiło naprawdę bardzo dużo pytań, co polecam, bo naprawdę dostajecie oczopląsy na stronie. No to tym bardziej postanowiłam, że po prostu przesunę tego vloga. Tam też jest, słuchajcie, pielęgnacja z La Rose, także warto sobie gdzieś zapisać na liście oglądanie go, zwłaszcza, że przenieście się do pięknego miejsca, jakim jest Paryż i po prostu jestem absolutnie zakochana w tym miejscu. Na tyle, że słuchajcie, myślę, że wrócę za rok z Natanem na taką właśnie randkę na kilka dni. No bo jednak uważam i tak patrzę z perspektywy, że naprawdę jak mocno celebrujemy tą bliskość, ten czas spędzony razem, jesteśmy na wakacjach z Sawciem i mamy taki balans pomiędzy tymi właśnie wyjazdami, to powiem Wam szczerze, że mam trochę luźniej w głowie. Naprawdę, ja po prostu odpoczywam na dwa sposoby. Jeżdżąc na kampy odpoczywam sama i mam wrażenie, że po prostu to jest taki dla mnie dobry moment w życiu, gdzie ja po prostu w końcu wiem,
co mogę oczekiwać od życia, co mogę właśnie dostać, co mogę, na co mogę zapracować i co mogę zrobić dla siebie. Wiecie? To jest takie mega, takie fajne przemyślenie. Wy też często jesteście w takim momencie, że zawodowo to po prostu high level, ale gdzie ten czas dla nas, nie? Więc po to są takie filmy, mam nadzieję, że to doceniacie, bo ja też jestem osobą, która gdzieś tam łaknie tego czasu dla siebie, więc te bardziej płatki pod oczy będą idealnym uzupełnieniem, nie sądzicie? Dla mnie, słuchajcie, bardzo fajnym rozwiązaniem są płatki Avib kolagenowe z ekstraktem z róży z Jerycho, które działa mocno tonizująco, też mocno nawilżająco, ale słuchajcie, tutaj jest kolagen, który powierzchownie bardzo mocno nawilża skórę, kwas hialuronowy to podkręca i mamy ekstrakt z rumianku, który łagodzi obrzęki, także jeżeli się z tym też borykacie rano, to jest naprawdę świetna sprawa. I słuchajcie, dla mnie one są po prostu unikatowe. Po pierwsze mam taką, już Wam pokazuję, taką perforowaną powierzchnię. I to jest bardzo wyróżniające się w płatkach, więc ciężko to też uzyskać. Ale słuchajcie, one się zachowują bardzo tak przylegająco do skóry. I mam wrażenie, że jak jeszcze sobie nałożycie grubą warstwę kremu pod oczy, to w ogóle to jest taki dosłownie obłęd pielęgnacyjny. Po prostu mamy z tego ogromny fan, że to wszystko tak ładnie, synergicznie działa. I przygotowałam dla Was test maski. Bo słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale ja codziennie używam właśnie płatków pod oczy i maski w płachcie rano. I mimo, że jesteśmy w biegu, uwierzcie mi, to się da zrobić, bo ja przed siłownią nawet, słuchajcie, robię ten rytuał, bo po prostu nie wyobrażam sobie nie nałożyć maski w płachcie. I to jest, słuchajcie, marka Devitree. I tutaj słuchajcie, są bardzo fajne składniki pielęgnacyjne. Między innymi w ogóle ekstrakt z mięty, który działa mocno odświeżająco. To są w ogóle też kojące płatki pod oczy, więc myślę, że Wam się sprawdzą. Słuchajcie, otworzę je, bo one są zamknięte. Dzisiaj będą pierwsze testy i zaraz do Was wracam. No dobra, to nakładamy maskę w płachcie. Właśnie ją wyjęłam. Słuchajcie, bardzo dużo esencji. Fajny materiał, taki mega przyjemny. I spokojnie, jak Wam zostaje na przykład tej esencji w boksie, możecie sobie przelać do atomizerka i traktować to jako taką esencję. Także naprawdę nic dziewczyna nie ginie w przyrodzie, korzystajcie z tego, bo szkoda wyrzucać. A to jest tak naprawdę produkt, który tak jak podliczyć cena per ilość sztuk, naprawdę się opłaca. Słuchajcie, te maski w płaście, bo tutaj macie chyba 30 sztuk, to powiem Wam, że jak za taką cenę, to jest naprawdę rewelacyjne, bo sobie przemnóżcie 80 zł przez 30 sztuk maski, no to serio wychodzi nawet o wiele, po pierwsze, lepiej, jeżeli chodzi o takie zestawienie 30 sztuk, niż na przykład taka pojedyncza, ale co jest też ważne, macie wszystko w jednym miejscu, więc jak na przykład jesteście gdzieś, to nie musicie już otwierać, to jest też męczenie się z tymi opakowaniami, tylko po prostu sobie otwieracie i koniec. Także moim zdaniem naprawdę super sprawa. Także dziewczyny, ja mam dla siebie 15-20 minut, działam z nogami, bo sobie wtedy robię masaż nóg i za chwilkę do Was wracam, robimy make-up. No i zobaczcie, skóra naprawdę pięknie napięta, odświeżona. Muszę Wam powiedzieć, że ja w ogóle bardzo lubię taką mocno odświeżającą pielęgnację, ale jednocześnie na co ja zawsze stawiam, to nawilżenie. Więc w pierwszej kolejności zawsze Wam powtarzam, że warto sobie właśnie nawilżyć tą skórę, ją rozświetlić, działać mocno przeciwzmarszczkowo, ale też w taki sposób właśnie warstwowy. Czyli ta maska w płaście bardzo fajnie zamyka tą pielęgnację i przejdziemy od razu do SPF-u. Słuchajcie, to są moje pierwsze testy. To jest produkt w ogóle wegański, przetestowany dermatologicznie. Sinos ma w składzie przynajmniej tą wersję, którą ja wybrałam. Kwas hialuronowy, witaminę E i oczywiście SPF. Bardzo fajne w ogóle opakowanie. Szczerze, naprawdę sugeruję, że to jest krem z filtrem. I ja Wam troszeczkę przybliżę buzię, żebyście zobaczyły z bliska, jak wygląda ten jakby tonap, słuchajcie. O, widzicie? To jest taki sprytny, koloryzujący od razu. Ale fajna formuła. W ogóle podobno marka Sinos ma aż 9 SPF-ów. Ja jeszcze, słuchajcie, zamówiłam dla skóry tłustej i mieszanej. I powiem Wam, że bardzo ładnie wyrównuje kolor skóry. Fajny. Bardzo taki leciutki. No i często się mnie pytacie, Magda, no dobra, ale żebym taka nie była biała na tym basenie, no to poleć coś fajnego. No to słuchajcie, to będzie fajne. Tak mi się przynajmniej wydaje już na pierwszy rzut oka, bo bardzo ładnie się w ogóle rozprowadza. Fajnie wygląda w kamerze. No i tak na żywo. A i co jest ważne, słuchajcie, bo często macie problem z tymi maskami w płaście i płatkami pod oczy z tą esencją, że się po prostu rolują Wam kremem. Tutaj nic.
Zobaczcie, jaka fajna promienna buzia, bardzo ładnie wyrównany kolor skóry i zobaczcie, tego kremu z filtrem nie widać. Czyli taka perełeczka, mam wrażenie, że na okres wakacyjny i też jak na przykład się nie malujecie, to będzie super rozwiązanie. Zobaczcie, pierwszą stronę już mam pomalowaną. Chciałam zrobić dla Was taki test pół na pół tutaj i na Instagramie, żebyście zobaczyły różnicę i zobaczcie, jak się prezentuje już buzia pokryta mesklarem, a jak bez. Oczywiście ja nie narzekam, bo słuchajcie, moja skóra wygląda bardzo dobrze i też do tego jakby doprowadziłam po prostu pielęgnacją, tak? Ale też dbaniem o to, żeby regularnie pić wodę, wiecie, no też patrzę, co jem. To jest też bardzo ważne, bo tak generalnie muszę Wam powiedzieć, że od jedzenia zaczynają się też nasze często problemy ze skórą, także też zwróćcie na to uwagę. I marka Mesclair wypuściła podkład, który nawet przez 24 godziny nie ciemnieje. Słuchajcie, no przepiękne opakowanie. Winsome of Beauty. I słuchajcie, no serio, wczoraj totalnie się zachwycałyśmy w biurze właśnie jakby jakością wykonania tego pudełeczka i sama w ogóle kolorystyka jest bardzo ciekawa, bo słuchajcie, ten podkład nie jest za jasny. Ja za chwilkę przepudruję sobie buzię, nałożę bronzer i zobaczycie, że to będzie po prostu przepiękne wtopienie się. Ja mam kolor 23 i nakładam, podlinkuję Wam gąbeczkę, o ile będzie, na La Rose od marki Voli Botanica. Ona jest już naprawdę, że tak powiem, zmęczona życiem, ale powiem Wam, że mi tak służy, już przez kilka kolejnych tygodni ją mam, nawet miesięcy, powiem Wam szczerze, nie wiem, czy nie jest 2-3 miesiące już ją mam i naprawdę jest po prostu świetna. To jest w ogóle taka fenomenalna gąbka, która Wam dosłownie wszystko rozprowadzi i zobaczcie, jak przepięknie wygląda ten mesklar. Ja sobie zdaję sprawę, że mogłabym mieć odrobinę ciemniejszy kolor, natomiast chcę Wam pokazać samą formułę i to, że ten kosmetyk naprawdę przepięknie wygląda. Także muszę Wam powiedzieć, że super. Ja sobie nałożę od razu przy Was korektor, który uwielbiam, też Wam podziękuję, bo po prostu genialny jest totalnie, w ogóle skradł moje serce, czyli Fawty Cosmetics. I ja mam kolor, żeby Was nie skłamać, 03. Jeżeli chodzi o przepudrowanie, to za chwilkę użyjemy sobie Fawty Cosmetics, ale pokażę Wam, co mam na ustach, bo też o to pytacie regularnie. Tutaj mamy Peripere w kolorze 02 i ja ją, słuchajcie, nałożyłam sobie na policzki, czyli dodałam odrobinę pigmentu, zresztą widzę, że spokojnie mogę jeszcze zaszaleć, to Wam pokażę. Po prostu sobie nakładacie na policzki i to jest też super sprawa, bo przemyślcie temat, jak jesteście na wyjazdach i chcecie mieć taki właśnie fajny, promienny look, to bardzo często właśnie tym sekretem są Wasze policzki. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Nałożyłam sobie na usta już 02, bardzo fajny taki wakacyjny kolor i to wszystko, słuchajcie, przypudruję Fawty Cosmetics pudrem, który jest totalnym game changerem dla Waszego makijażu, jest po prostu cudowny. Ja już, słuchajcie, bo ja miałam w ogóle poprzednie opakowanie, takie bardziej białe, więc nie wiem, czego, słuchajcie, jeszcze mam. Powinnam mieć, bo słuchajcie, ja bardzo go lubię. Ale gdzieś mi się tutaj... O, jest! Haha, widzicie? Ja mam białe. A teraz jest takie przezroczyste. Także nie rzucam słów na wiatr, wszystko, słuchajcie, używam i mam. Bardzo lubię, ale powiem Wam, że już po prostu gdzieś tam czasami przestaję pokazywać różne rzeczy, których używam, bo po prostu go nie ma na sklepie, no to nie ma totalnie sensu. Zobaczcie, biały proszek i teraz zobaczycie, że on w ogóle nie bieli. W ogóle. Jak pięknie bluruje skórę i matuje makijaż. Mam dzisiaj też nową paletkę, też sobie przetestuję od razu, pokażę Wam wszystko, ale będzie test jeszcze. No to ja będziecie mogły wracać po prostu co chwilę. Zwłaszcza, że te produkty na pewno dopilnuję, że będą na La Rose, także sobie koniecznie pozamawiajcie takie Wasze perełki, topy, które Was teraz zainteresowały. I zwieńczeniem tego makijażu będzie właśnie. Jedno oko mam już zrobione i muszę Wam powiedzieć, że jest taki naprawdę bardzo delikatny, jeszcze nie wytuszowałam rzęs, także wszystko Wam też za chwilkę pokażę. Marka Clio wypuściła przepiękne paletki do oczu, zobaczcie. No ona wygląda po prostu jak z katalogu.
I teraz nałożę sobie rozświetlający cień pod łuk brwi. Troszeczkę już go, słuchajcie, nałożyłam, bo chciałam Wam na Instagramie pokazać, jak przepięknie odbija światło. A następnie ten delikatnie łososiowy cień na powiekę ruchomo. Będziemy też pracować takim cieniem, który myślę, że bardzo fajnie Wam się sprawdzi, żeby troszeczkę wykonturować oko, ale jeszcze w tym załamaniu taki jakby zgaszony brąz, taki delikatnie wpadający w szarość. I słuchajcie, tutaj go troszeczkę rozprowadzimy. I przy linii rzęs, tam gdzie nie używam na razie kreseczki, sobie po prostu rozdymię ten brązowy i troszeczkę go przeciągnę na powiekę. Super sprawa. Także dziewczyny, mam nadzieję, że ten test Wam się przydał, sprawdził. Będziecie wiedziały, co ciekawego zamówić sobie na La Rose. Macie tak naprawdę od A do Z bardzo fajną pielęgnację już w ogóle z testem makijażu, także naprawdę szczerze warto wracać do tego filmu, gdzieś tam sobie podglądać te perełki. Czasami jak o czymś zapomnicie, coś zamówić, to właśnie film Wam przypomni, macie wszystkie linki w opisie, macie też kod rabatowy, także dziewczyny, działajcie. Moim zdaniem teraz naprawdę bardzo fajna okazja, żeby zrobić sobie shopping. Teraz macie na pielęgnację koreańską minus 15%, ale jeżeli będziecie oglądać ten film później, to macie zawsze stały kod 10% na Wasze... Ja tak sobie pomyślałam, że jeszcze może na koniec tego całego testu pokażę Wam propos marki Cinos Shimmer Oil. To jest, słuchajcie, olejek, który ma dać taki efekt glow na skórze. Ma też właściwości pielęgnacyjne, więc to już dla mnie od razu jest super sprawa, ponieważ olejki są magiczne dla skóry. Ja po prostu kocham je. I zobaczcie, tutaj musimy wstrząsnąć, bo to jest taki produkt, który musi się zmieszać ze sobą, musi się połączyć. Więc to są, słuchajcie, takie pierwsze testy. I ten cały pigment i drobinki połączymy, no i zobaczymy, co to jest. Słuchajcie, może Wam pokażę tutaj na ręku, bo ładnie to będzie widać. Pięknie pachnie. Jezu, jak ja kocham takie rzeczy. Serio, to tak ładnie pachnie i ma takie ładne... Powiem Wam, że są drobinki, widać. Fajnie to wygląda. Taki lekko daje opalony koloryt skóry ten olejek, taki mnie też wyrównujący. No, słuchajcie, całe to ciało wtedy tak, zobaczcie, ładnie pracuje. Tutaj nie mam olejku, a tutaj jest olejek. Takie lekko bardziej brązowe jest to miejsce. Przepięknie pachnie, przepięknie, także sobie nałożę na drugą rękę. Także to też bardzo fajnie Wam podbije, już Wam pokazuję balsam marki Moody, który ostatnio Wam pokazywałam w vlogu, możecie sobie zobaczyć, koniecznie sobie zobaczcie, bo tam też są bardzo fajne produkty do włosów, Wam pokazuję całą moją taką pielęgnację. No, powiem Wam, że super. Nogi sobie zaraz smaruję, ale jest taka skóra taka mięciutka po tym olejku, fajnie. No, słuchajcie, coś nowego, właśnie przed chwilą dosłownie odebrałam świeżynkę z La Rose, bo jeszcze, słuchajcie, miałam do odebrania kilka rzeczy do filmów z SPF-ami, no i właśnie tak mi się przypomniało, że słuchajcie, Cinos ma taki olejek. Także dziewczyny, mam nadzieję, że ten test był naprawdę dla Was wartościowy, dużo zobaczyłyście z nowości, taki naprawdę fajny przegląd. No i co, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już we wtorek. Trzymajcie się, cześć!